Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, że przyszliście, bo myślę, że jest to temat ważny. Jakiś czas temu miałem okazję być w Radiu Maryja i uczestniczyć w audycji dla małżonków, audycji, która była poświęcona właśnie sprawom związanym z aktem małżeńskim, z mistyką aktu małżeńskiego. Jak się później okazało, było duże zainteresowanie tym tematem. Wiele małżonków dzwoniło, pisało maile, dziękowało, mówią, że są to treści, o których dzisiaj się nie mówi, ale też treści, w obrębie których jest niestety bardzo dużo nieprawdy. Można mówić, że wręcz żyjemy dzisiaj w takich czasach zamętu. W tych czasach bardzo trudno jest rozpoznać, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest dobre, a co jest złe. Wielu ma wiele do powiedzenia, ale tak naprawdę niestety nie każdy jest w tym temacie zgodne z tym, co uczy nas Pan Bóg. Wielu nazywa siebie autorytetami, a tak naprawdę, gdybyśmy chcieli iść za tym, co mówią, to byśmy bardzo pobłądzili. Tak więc wielu ludzi mówi, że nie wie, komu ufać, nie wie, kto mówi prawdę. I powiedzmy sobie szczerze, że chyba nie ma drugiego takiego tematu, w którym byłoby tyle zamieszania, jak właśnie w kwestii ludzkiej seksualności, życia płciowego. Także myślę, że doświadczenie nie tylko moje, ale wielu innych kapłanów jest takie, że w tym właśnie temacie jest ogromne pogubienie wielu ludzi. Myślę także kapłanów, którzy niekoniecznie potrafią udzielać właściwych odpowiedzi. Jest dużo mętników. I jest też wiele nieszczęścia małżonków, którzy przychodzą i mówią, gdzie popełniłem błąd, gdzie się pomyliłem, co powinienem naprawić. A więc z pewnością jest to bardzo delikatna materia. Materia, która dotyczy najbardziej intymnych ludzkich spraw. I tak bliskość małżonków to na pewno jest jeden z najpiękniejszych tematów, o których można wypowiadać, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o katechezy małżeńskie, różnego rodzaju konferencje, rekolekcje. Jest to piękny na pewno temat, bo sama ta sprawa, bliskość małżonków jest jednym z najpiękniejszych darów, jakie małżonkowie otrzymali od Boga. I właśnie w tej przestrzeni małżonkowie mogą się najpiękniej obdarowywać, ale też niestety mogą się bardzo ranić. I dzisiaj będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czym w Bożym zamyśle ma być akt małżeński. Będę starał się też powiedzieć coś o grzechach przeciwko współżyciu małżeńskiemu. O, teraz myślę, że jest już trochę lepiej. Nawet trochę jeszcze można ściszyć to. Ja będę mówił trochę głośniej, a nie będzie się to tak odbijać od ścian. O, bardzo dziękuję. Teraz chyba jest dobrze. Przepraszam, ale akurat takie sprawy warto sobie wyregulować, bo potem zamiast się zastanawiać nad tym, co mówię, to tam dochodzą do mnie jakieś dziwne tutaj hałasy. To jest tak. Druga ważna rzecz, o której chciałbym teraz na samym początku powiedzieć, mianowicie właśnie po tej audycji pojawiło się wiele takich, może niekoniecznie oskarżeń, ale uwag, że co ksiądz może powiedzieć na temat grzechu w kontekście aktu małżeńskiego. Bo ilekroć ksiądz taki temat zaczyna poruszać, to zawsze się to kończy później oskarżeniami skierowanymi przeciwko księdzu, że no tak, jak ksiądz już mówi coś o akcie małżeńskim, to będą litanie, co wolno, czego nie wolno, że tak, księdzu nie wolno, to innym zabrania, albo że wala księżom od łóżka. I to jest na pewno bardzo przykre, ale z drugiej strony też pokazuje, jakie są realia zajmowania się Kościoła takimi sprawami, jak to ludzie odbierają. A więc pewnie dla świętego spokoju najlepiej byłoby zostawić te sprawy i nie zajmować się nimi. Ale jednak, jako kapłan co rusz, spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy małżonkowie przychodzą z konkretnymi pytaniami i chyba zadaniem dobrego pasterza jest udzielać właściwych odpowiedzi, a nie umywać ręce i wysyłać do innych ludzi. Myślę, że jeżeli ci ludzie przychodzą do nas, to znaczy, że Pan Bóg ich do nas wysyła i my mamy być na tyle kompetentni, by też móc się wypowiedzieć na te tematy. I myślę, że dobrze jest, że ci ludzie jeszcze do nas przychodzą, że chcą pytać, że przychodzą właśnie do nas, a nie do seksuologa, nie do psychologa, nie do koleżanki, czy kolegi nie sięgają po jakieś dziwne książki, materiały, czasopisma.
ale że interesuje ich opinia kapłana, interesuje ich to, jak Kościół zapatruje się na te sprawy. I bardzo mi się podoba ta ich wiara, że ksiądz może im pomóc. Właśnie w ostatnim czasie bardzo dużo jeżdżę na różnego rodzaju rekolekcje, ponieważ też prowadzę krąg domowego kościoła, jeden w Poznaniu. Wcześniej też prowadziłem kilka. Jako ksiądz współpracuję z Ruchem Czystych Serc i Ruchem Czystych Serc Małżeństw, a więc nieustannie mam do czynienia z małżonkami, którzy szukają bardzo konkretnych odpowiedzi. Odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby się bardziej Bogu podobać, co zrobić, żeby małżeństwo było lepsze, bardziej święte. I uważam, że nie jest przesadą powiedzieć, że dzisiaj, kiedy jest właśnie natłok tego zła w tej dziedzinie, to równocześnie jest wielkie zaufanie, że to, co uczy Kościół, jest prawdą, że jest tą konkretną pomocą, którą potrzebujemy. Jest to być może też doświadczenie tego zła, które dotyka tak wiele małżeństw w Polsce. Zdajmy sobie sprawę z tego, jak wielki jest procent małżeństw, które się rozpadają. Jak wiele małżonków cierpi, ponieważ się wzajemnie poranili. I myślę, że to są osoby, które wcześniej kierowały się instrukcjami, poradami różnych ludzi, którym nie było po drodze z Panem Bogiem i teraz potrzebują bardzo konkretnej pomocy właśnie ze strony Kościoła. Ufają, że Pan Bóg im pomoże. Tak więc nie chodzi tutaj o to, żebym teraz dawał jakąś listę nakazów i zakazów, ale przede wszystkim chciałbym odpowiedzieć na bardzo konkretne sytuacje duszpasterskie, które się przytrafiają nie tylko mi, ale też myślę wielu innym kapłanom. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, chciałbym upomnieć się o wasze prawo do szczęścia w małżeństwie. Chciałbym wam przypomnieć, że Pan Bóg zaplanował dla was szczęście w małżeństwie, że zapragnął tego szczęścia, zapragnął i obiecał wam radość, że ta radość będzie trwała bardzo długo, dłużej niż tylko rok, dwa czy trzy lata małżeństwa. To jest taka pierwsza rzecz. Druga, chciałbym wam udzielić odpowiedzi na pytania, które padają w konfesjonale, ale też nie wszyscy mają odwagę je zadawać publicznie czy też kapłanowi. Częstym problemem jest to, że z takimi pytaniami, kiedy się ktoś zwróci do kapłana, owszem, może się zetknąć jakąś z jego ignorancją, ale też no po prostu no niejednokrotnie, o ile to jest prawda, no, że zostało się zignorowanym czy wręcz wyśmianym. I później już jest blokada, która trwa bardzo długo. I trzecia bardzo ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, mianowicie chciałbym wskazać na kilka najczęściej powtarzających się skarg ze strony małżonków dotyczących ich relacji intymnych, czy też konkretnych przykładów zranień. Mam nadzieję, że zdążę, bo zostałem uprzedzony, że jeszcze jest msza święta o godzinie 20, a więc pewnie za niecałą godzinę zaczną tutaj się schodzić ludzie. No zobaczymy, ile uda nam się powiedzieć. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, mianowicie nawet to wczoraj wyszło, kiedy spotykałem się akurat z ludźmi, którzy nie są w małżeństwach, dopiero się przygotowują do małżeństwa. I jedna z tych osób powiedziała, że no w zasadzie to nawet dobrze, że jesteśmy osobami samotnymi, ponieważ małżeństwo przez Kościół uważane jest za coś gorszego. No i proszę zobaczyć, że ciągle pokutuje jakieś przeświadczenie, że Kościół naprawdę traktuje małżeństwo jako coś gorszego, że lepsze jest życie w samotności, droga powołania na przykład do kapłaństwa czy życia zakonnego. No, jest to problem z niewłaściwą interpretacją jednego z fragmentów listów świętego Pawła Apostoła, który rzeczywiście powiedział, że lepiej jest człowiekowi nie żenić się, nie wychodzić za mąż. I niestety na bazie tej właśnie opinii świętego Pawła Apostoła, błędnie odczytanej, przez długie, długie lata uważano w Kościele, że jest to droga przeznaczona wyłącznie dla słabych, dla ludzi, którzy nie potrafią zapanować nad swoimi namiętnościami. Dlatego współżycie małżeńskie było uznawane przez długie, długie wieki jako coś brudnego, złego, grzesznego. Ale na szczęście od pewnego czasu, i w tym jest olbrzymia zasługa Jana Pawła II, Kościół przeciwstawia się takiemu rozumieniu małżeństwa. I przypomina nam, że małżeństwo jest sakramentem, a więc jest czymś uświęconym obecnością samego Boga, Jezusa Chrystusa. A więc nie może być to zła, grzeszna wspólnota, jeśli jest w niej obecny Jezus Chrystus.
I podobnie dzisiaj Kościół przypomina o tym, o czym często wypowiadał się Jan Paweł II, mianowicie, że jednym z największych darów, a zarazem przywilejów małżeńskich jest właśnie płodność, dar prokreacji, współżycia małżeńskiego. I ta część życia małżonków nie może być ani gorsza, ani grzeszna, więc nie może przyczyniać się do umniejszania godności małżonków. Nie można patrzeć na tę sferę jako coś, co jest przyczyną do umniejszania sakramentu małżeństwa, czy błędnego rozumienia. I teraz idąc dalej, z boskiego zamiaru, bliskość fizyczna małżonków ma być obrazem ich jedności duchowej, a więc ma być znakiem ich miłości. Ma nie tylko być znakiem ich miłości, ale także ma umacniać tę miłość. I właśnie dlatego akt małżeński jest z Bożego ustanowienia związany z przekazywaniem życia. Więc nie można traktować sfery współżycia małżeńskiego w oderwaniu od prokreacji. I to jest właśnie problem antykoncepcji. Ani na odwrót. Nie można prokreacji odrywać od aktu małżeńskiego i od doświadczenia miłości. Wiemy, co się teraz mówi na temat in vitro. Jakie są argumenty Kościoła przeciwko tej metodzie. A więc każdy człowiek, każde dziecko ma prawo do tego, żeby zostać poczęty właśnie w ramach świętego aktu małżeńskiego w doświadczeniu miłości małżonków, ich bliskości. Jeszcze druga taka sytuacja, kiedy nie ma takich warunków, te warunki nie są spełnione, no to jest sytuacja gwałtu. Tak więc seks nie może być traktowany instrumentami. Nie może być rozumiany jako jakaś zabawka. Nie może być sprowadzony tylko i wyłącznie do techniki, jak pokazują różnego rodzaju gazety czy osoby, które usiłują edukować. Bo istotą współżycia małżeńskiego jest przekazywanie życia i wyrażanie miłości. Współżycie małżeńskie, w którym nie ma miejsca na przekazywanie życia, albo takie, które nie wyraża miłości czy jedności małżeńskiej, z pewnością nie jest zgodne z wolą Boga. I poważnie narusza porządek, który Bóg złączył z tą sferą życia małżeńskiego. I w takiej sytuacji współżycie można uznać za grzech. I co to znaczy, że może być taki akt małżeński, który nie wyraża miłości małżeńskiej? Jaki to jest akt małżeński? Czy jest w ogóle możliwy? No najpierw musimy się zwrócić do tej definicji pierwotnej miłości. Co to jest miłość? Więc miłość to jest pragnienie dobra drugiego człowieka. Bardziej niż swojego własnego. Kochać kogoś to znaczy czynić coś nie ze względu na siebie, ale ze względu na małżonkę. I działanie seksualne w małżeństwie, które jest przeciwne miłości małżeńskiej, to jest właśnie takie, w którym dochodzi do współżycia bez liczenia się z dobrem współmałżonka. Albo jest to takie współżycie, które szkodzi małżonkowi. Szkodzi także jego duszy, które odbywa się wbrew jego woli. Jest to takie współżycie, które skierowane jest na własną, egoistyczną przyjemność, a pomija współmałżonkę. I w ramach tego działania na przykład mieści się problem samogwałtu, o którym też wielu dzisiaj uważa, że jest to sprawa jak najbardziej dopuszczalna, możliwa, także w małżeństwie, że to nie jest grzech, a jednak jest to grzech. Tak więc jest to sfera, którą Pan Bóg obwarował pewnymi bardzo konkretnymi restrykcjami, które ustanowił sam Bóg i streścił ich istotę w przykazaniach 6 i 9. Nie cudzołóż, nie pożądaj żony bliźniego swego. I teraz, żeby dobrze zrozumieć, dlaczego to jest grzech i dlaczego Pan Bóg dał te dwa przykazania. Otóż warto zauważyć, że ilekroć Bóg obwarowuje cokolwiek restrykcjami, to znaczy zakazami pod groźbą grzechu, czyli zerwania jedności z Bogiem, to nie czyni tego bez powodu. Czyni to w sytuacjach, w których po pierwsze, chce chronić człowieka przed jakimś złem związanym z czynami, które mogłyby go poranić. Myślę, że dobrze te sprawy rozumieją rodzice, którzy na przykład zakazują jakichś konkretnych czynów swoim dzieciom, na przykład nie baw się zapałkami, nie baw się ogniem. Wiadomo, że zapałki mogą służyć czemuś dobremu, że ogień jest też czymś dobrym, ale w momencie, jeśli nie będziemy wiedzieć, jak z tym ogniem czy zapałkami postępować, to narobimy sobie i innym wielkich problemów, zrobimy sobie krzywdę. I o tym doskonale wie Pan Bóg, że pewne czyny mogą nam szkodzić.
Po drugie, Pan Bóg ustanawia coś jako coś tak zwanego zakazanego w momencie, kiedy jakaś czynność groziłaby naruszeniem porządku, który ustanawia Bóg, albo taki, który zagrażałby stworzeniu. I tutaj dam przykład, kiedy Pan Bóg mówi, żeby troszczyć się o swoje zdrowie, o swoje życie, o ciało swoje i osób trzecich, to jest na przykład piąte przykazanie. A więc Pan Bóg zakazuje tych czynności, które mogą nam zagrozić stworzeniu. I w końcu trzecia sytuacja, w której Pan Bóg coś obwarowuje takimi nakazami czy zakazami. Dzieje się to wtedy, kiedy Pan Bóg ukazuje, że coś jest święte. I że temu miejscu, czy tej osobie, czy tej czynności należy okazać wyjątkowy szacunek. I tak dzieje się na przykład, kiedy Bóg mówi, że będziesz dzień święty święcił. Kiedy nakazuje szanować, czcić, obwarowywać jakąś specjalną ochroną świątynię. Jakieś osoby, na przykład kapłanów, królów, ale też rodziców. Będziesz czcił swoich rodziców, szanował ich, słuchał. Kiedy Bóg mówi na przykład o modlitwie, o tej powinności modlitwy, że trzeba szanować ten czas spotkania z Bogiem, bo właśnie jest to spotkanie z Bogiem. A więc szacunek ten, o którym upomina się Bóg, wynika ze szczególnego związku tego miejsca, osoby czy czynności z Bogiem. A zdajmy sobie sprawę z tego, że małżeństwo jest sakramentem, czyli jest uświęcone obecnością samego Boga. I dlatego też w ramach życia małżeńskiego, w ramach współżycia są bardzo konkretne nakazy i zakazy, bo i w tej przestrzeni jest obecny sam Bóg. Tak więc nie można pewnych zakazów związanych ze sferą płciową traktować jako czegoś złego, jako coś, co ogranicza małżonków. Niestety wielu tak uważa. Jako coś, co odbiera im wolność czy przyjemność. Dobrze rozumiemy, że wolność nie jest wartością bezwzględną. I wiemy, że ona kończy się tam, gdzie na przykład pojawia się drugi człowiek. Trzeba pamiętać, że jeżeli dopuścimy do tej tak zwanej wolności bezwzględnej, to mamy do czynienia z anarchią, a to jest coś strasznego, to się zawsze kończy źle. Że także przyjemności nie można traktować jako wartości, która zawsze jest dobra i właściwa. Więc Bóg ustanawia zakazy tylko i wyłącznie dla naszego dobra, którego czasem nie zauważamy. Dlaczego nie zauważamy? No właśnie dlatego, bo jesteśmy skażeni przez grzechy, przez nasze wcześniejsze upadki. One nam zaciemniają możliwość jasnego spojrzenia na to, co dzieje się w naszym życiu. Nie pozwalają nam przewidzieć konsekwencji tego, co robimy, także w tej sferze seksualnej. Dzieje się tak na skutek naszego grzechu pierworodnego, czyli niejakiej takiej skłonności do upadków. I potrzeba na pewno wiele Bożej łaski i modlitwy, aby to zauważyć. Inaczej będzie to bardzo trudne. No niestety, wielu dzisiaj uważa, że powinno się małżonkom dać pełną swobodę i wolność w zakresie ich relacji intymnych. No oczywiście, wydaje mi się, że każdy z nas, i to bez wielkiej wyobraźni, jest w stanie przekonać się, że dać wszystkim ludziom pełną swobodę, szczególnie w dziedzinie życia płciowego, seksualnego, skończy się fatalnie. Wiemy doskonale, jakie są zagrożenia związane choćby z ideologią gender, która optuje za tym, że właściwie w dziedzinie życia płciowego i seksualnego nie można człowiekowi stawiać żadnych zakazów. Że człowiek może robić dokładnie to, na co ma ochotę. Łatwo przewidzieć konsekwencje czegoś takiego. Zwróćmy uwagę na to, że ludzka seksualność jest związana ze sferą naszych popędów. Że to jest bardzo konkretna siła. Siła, która owszem prowadzi do tego, że powstaje nowe życie, ale także, jeśli będzie niewłaściwie pokierowana, może człowieka zniszczyć. I tym różnimy się od zwierząt, że możemy kierować naszymi popędami, mamy nad nimi władzę. I zwróćmy uwagę, co się dzieje z człowiekiem, jeśli będzie niektóre swoje popędy puszczał w pełnej wolności. Niech się dzieje to, na co mam ochotę. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na człowieka, który nie potrafi kontrolować się w kwestii jedzenia czy picia. I jeżeli choćby właśnie te nasze popędy poddajemy jakimkolwiek ograniczeniom, zawsze wychodzi nam to na dobre. A organizm człowieka, który pozbawiony jest ograniczeń czy kontroli, bardzo szybko doprowadzimy do ruiny. No, nikt z nas tego nie chce.
Wiemy doskonale, jak łatwo jest doprowadzić do ruiny człowieka, jeśli będzie tam bałagan w sferze życia seksualnego. Widzimy, co się dzieje dzisiaj z młodzieżą. Kompletnie nie potrafią sobie ułożyć swojego życia. Ranią siebie, ranią innych ludzi, a co dopiero, jeżeli to są małżonkowie. Tak więc potrzeba tej kontroli, potrzeba bardzo konkretnych ograniczeń, potrzeba samokontroli. I zwróćmy też uwagę na to, że gdy organizm człowieka funkcjonuje dobrze, człowiek jest szczęśliwy. A kiedy człowiek choruje, to wtedy jest nieszczęśliwy. I mówiłem na samym początku, że chciałbym się tu upomnieć o wasze szczęście, więc upomnieć się o wasze szczęście i dać nadzieję na to szczęście, którego pragnie dla nas Pan Bóg, to znaczy uwierzyć, że Bóg pragnie tego szczęścia, że małżonkowie mają do tego prawo i żeby to szczęście osiągnąć, potrzeba przyjąć w pełnej wolności i wdzięczności te ograniczenia, które stawia Pan Bóg, ograniczenia związane ze sferą intymną. Jest to tylko i wyłącznie obraz troski małżonków i Boga o ich właściwe, prawdziwe szczęście. I kolejna bardzo ważna sprawa. Mianowicie szacunek dla praw, które ustanawia Pan Bóg, jest znakiem naszego pragnienia utrzymania jedności z Panem Bogiem. Ale musimy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście pragniemy tej jedności z Bogiem. To jest właściwie pytanie o to, kim jest dla nas Bóg i czy wierzymy w Boga, czy się liczymy z Bogiem. No, myślę, że większość z nas tutaj obecnych na pewno powie, że wierzy w Pana Boga i zależy mu na tym, żeby nie sprawiać mu przykrości. Ale czy potrafimy o tę jedność walczyć w naszym życiu? Wiemy z Pisma Świętego, że kiedy naród wybrany zrywał jedność z Bogiem, to szybko doświadczał nieszczęść. I nieraz trwało długie lata, zanim udało im się powrócić do stanu pierwotnej harmonii z Bogiem, ale no, przeważnie jednak wychodzili z tych swoich potknięć, zerwania przymierza z Bogiem, bardzo poranieni, osłabieni. Już nie było tak, jak było wcześniej. Trzeba także pamiętać, że jednym z celów małżeństwa jest utrzymywać tę harmonię z Bogiem, to przymierze, jedność. Utrzymywać nie tylko ze współmałżonkiem, ale właśnie z Bogiem. I nie może być tak, że bardziej liczymy się z pragnieniami człowieka, choćby nawet to był małżonek, niż z pragnieniami samego Boga. Pamiętajmy, sakrament małżeństwa to jest obecność Boga w relacji między kobietą i mężczyzną. Jeśli stracimy z oczu Pana Boga, przestaniemy się z Nim liczyć, wtedy małżeństwo nie jest sakramentem, ale karykaturą małżeństwa. Nie jest święte, ale staje się grzeszne. A tam, gdzie jest grzech, tam nie ma szczęścia. Tam jest cierpienie, krzyż, tam się staje piekło. Tak więc, jeszcze raz podkreślam, zachowanie zasad, które ustanawia Pan Bóg, gwarantuje małżeństwu nie tylko szczęście, ale uczestnictwo w pełni łask przewidzianych przez Boga dla małżonków. W momencie, kiedy lekceważymy te prawa, to niestety sami ograniczamy sobie prawo do tych łask. Umniejszamy te łaski, ale niejednokrotnie niestety pozbawiamy się ich. I dlatego małżonkowie tak często doświadczają, że sfera ich życia intymnego, zamiast być dla nich źródłem szczęścia i radości, czy wymiany miłości, czy umocnienia miłości, staje się niestety właśnie takich ich prywatnym piekłem, przestrzenią wzajemnego ranienia się. Trzeba zatem bardzo uważnie przyglądać się, co dzieje się w przestrzeni waszego życia seksualnego. Pan Bóg mówi bardzo konkretnie, po owocach ich poznać. Trzeba pamiętać, że przeważnie problemy w tej materii są bardzo konkretnym znakiem problemów w relacjach, które mogą być między wami. Są odbiciem tego, co dzieje się między wami w dniu codziennym. Zatem jak zbadać jakość życia seksualnego? Jak się to mierzy? Czy jakość tę mierzy się stopniem osiągniętej satysfakcji z pożycia małżeńskiego? Oczywiście, że nie. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na trzy sprawy, zadając sobie pytanie. Pierwsze. Czy współżycie małżeńskie przybliża was do siebie, umacnia waszą miłość, sprawia, że stajecie się coraz bardziej bliscy sobie, coraz bardziej serdeczni, że potraficie sobie służyć, lepiej rozumieć, choćby w sprawach życia codziennego, że to współżycie później sprawia, że następnego dnia w kolejne dni odnosi się z większym szacunkiem i troską do współmałżonka. Jeżeli tak jest, świetnie. Jest to znak, że w waszym pożyciu intymnym jest bardzo dobrze, że jest tam obecny Pan Bóg. Drugie pytanie, od którego zależy to, czy w tym waszym współżyciu małżeńskim jest wszystko w porządku. Mianowicie, czy współżycie małżeńskie przybliża was do Boga?
Czy staje się zachętą do modlitwy dziękczynnej za małżonkę? Czy umacnia w was pragnienie oddawania swojego życia Bogu, służenia Mu, jednoczenia się z Bogiem przez sakramenty Komunia Świętą? Czy umacnia was przekonanie o wartości, wyjątkowej wartości sakramentu małżeństwa? I ponownie, jeżeli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, to świetnie. To znaczy, że wasze pożycie intymne jest bardzo dobre, owocne, godziwe, święte. I trzecie pytanie. Mianowicie, czy wasze współżycie małżeńskie pomnaża waszą miłość tak, że zaczyna wykraczać poza was dwoje i zaczyna otwierać was na myśl o potomstwie? A więc właśnie owocem właściwego, godnego, świętego współżycia jest to, że człowiek myśli o dzieciach, bo jego miłość wykracza już poza małżonka. Ona chce więcej, chce już wchodzić w obdarowywanie kolejnych osób, dzieci. No właśnie, dobrze, jeżeli odpowiedzi są twierdzące na wszystkie pytania, które tutaj podałem. Ale też niestety spodziewamy się, że mogą być to odpowiedzi, które nie będą twierdzące, tylko wręcz przeczące, negatywne. I oznacza to, że w sferę waszego pożycia intymnego wkradła się jakaś choroba. Wirus, grzech, zły duch, a jego celem jest uczynić z życia człowieka piekło. I nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wielu ludzi przychodzi i właśnie tak mówi, że w tej dziedzinie mojego życia jest piekło. Dla mnie ta sfera nie musi istnieć. Myślę o tym tak, jak o czymś najgorszym. Ludzie bardzo cierpią, sami sobie stwarzają to piekło. Tak więc trzeba tutaj wiedzieć, że może szatan wejść w tę właśnie dziedzinę. Trzeba w to wierzyć. To nie jest jakieś takie puste straszenie czymś, co jest niemożliwe. I trzeba znać strategię, którymi posługuje się zły duch. Że często wchodzi właśnie w tę sferę życia małżonków, tak jak w raju kusił Ewę. A więc nieotwarcie, maskując się. Zwróćmy uwagę, że nie stanął przed Ewą w tej całej swojej obrzydliwości, o której święci mówili, że jakby człowiek zobaczył w jednym momencie szatana, już nigdy by nie dopuścił się żadnego grzechu, bo wie, kto za tym stoi. Ale przyszedł pod postacią węża. I także dzisiaj właśnie jest takie zamaskowane działanie złego ducha. Przychodzi pod postacią jakichś pseudospecjalistów, nieraz naukowców w białych fartuchach, z tytułami profesorskimi, nie wiem jeszcze z czym, i oni mówią, że tak, wszystko wolno, że to jest dobre, że nic ci nie grozi, a później ci ludzie mówią, zaufałem temu profesorowi, temu lekarzowi, temu specjaliście i teraz mam piekło. Bo tak niestety dzisiaj często jest, tak się ludzie skarżą. Szatan przychodzi też okłamując człowieka, posługując się kłamstwem, mówi jedno, a później okazuje się, że jest inaczej. Zły duch znieczula człowieka, czyli stara się opakować, jakoś pięknie opakować sprawę, która jest później trucizną. Że daje butelkę słodkiego soczku malinowego, mojego ulubionego, ale właśnie jest tam kilka kropel trucizny i my to pijemy. To jest właśnie takie znieczulenie. Tak jak komar działa, prawda? Że najpierw wstrzykuje jakiś znieczulacz, nawet nie czujemy, że nam się wbił w rękę czy gdzieś tam. Jakieś część naszego ciała, ale swoje robi. Wysysa z nas życie. I w końcu też to jest właśnie charakterystyczne dla złego ducha, że zło ukazuje jako dobro, a czasami też zasłania się racjonalizmem, naszym rozumem, który ma ograniczenie, ale my w naszej pysze tego nie widzimy. Co powiedział do Ewy w raju? O, będziecie mądrzy jak Bóg. Na pewno nie potrujecie się, kiedy zjecie te owoce. I też dzisiaj zasłania się racjonalizmem, że przecież już jest postęp, XXI wiek, nie żyjemy w średniowieczu, nic nam nie grozi i tak dalej. I wielu niestety wpada w tę pułapkę. Tak więc problemy związane ze sferą życia intymnego są dzisiaj na pewno jedną z najczęstszych przyczyn poranień w małżeństwach, niestety też rozwodów czy strat. Tak więc jak się temu przeciwstawić? Jak przeciwstawić się szatanowi, który także atakuje was tutaj obecnych? Pamiętajmy, że tak jak w innych dziedzinach
naszego życia. Przeciwstawiamy się szatanowi na dwa sposoby. Przez modlitwę i przez pokorę. I oczywiście też trwanie w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem przez sakrament. Ale właśnie modlitwa i pokora. Co to znaczy? I tu trzeba sobie odpowiedzieć na te pytania. Czy po prostu modlisz się do Boga? Czy jesteś człowiekiem modlitwy? Czy właśnie tę sferę gdzieś tak zaszyłeś przed Bogiem, ukryłeś przed Bogiem? Nie wolno nic ukrywać przed Bogiem, bo stworzył człowieka jako całość i zna nas od podszewki. To nie jest sprawa, którą należy przed Bogiem ukrywać. Wprost warto ją omadlać. Warto omadlać wasze życie intymne. Trzeba także Boga pytać, jaka jest Jego wola względem tej właśnie materii, jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości do współżycia, do tego, do czego namawia cię współmałżonek. Pytaj Boga na modlitwie, czy na pewno Pan Bóg to pobłogosławi, czy to jest dobre, bo te twoje wahania, brak pewności już są znakiem, przez który Pan Bóg mówi, że zastanów się na tym, to nie jest dobre, że to się może dla was skończyć źle. I tak najczęściej jest. A więc pytać Boga o Jego wolę. Dalej, na modlitwie trzeba oddawać pod ochronę Bogu swoje ciało, ale także ciało współmałżonka, własną seksualność i seksualność współmałżonka. Jeśli to nie będzie ochronione przez Pana Boga, to bardzo szybko stanie się przestrzenią ataku złego ducha. A wielka jest siła i potęga modlitwy współmałżonka za współmałżonka. Warto się za to modlić. No właśnie, dzisiaj ludzie zastanawiają się nad tym, jak się zabezpieczyć w sferze seksualnej. Oczywiście domyślamy się, że tutaj chodzi o kwestie związane ze środkami antykoncepcyjnymi. A tymczasem tą jedyną potrzebną i konieczną dla małżonków formą zabezpieczania się w sferze intymnej jest zabezpieczanie siebie i współmałżonka modlitwą. Modlitwą to jest właśnie ta sprawa, od której trzeba pamiętać, o którą warto dbać. I tutaj jedna taka bardzo ważna rzecz, o której przypominam wszędzie tam, gdzie jestem, bo mam wrażenie, że nigdzie się o tym nie mówi. Mianowicie, że pamiętajcie, by współżyć w stanie łaski uświęcającej. Do tego aktu nigdy nie dochodziło w stanie grzechu ciężkiego. Bo tylko wtedy, kiedy do współżycia dochodzi w stanie łaski uświęcającej, możemy mówić o jedności małżonków. O jedności ciał, ale równocześnie jedności ich serc, dusz, ale też o jedności z Bogiem. Pamiętajmy, że grzech zrywa naszą jedność z Bogiem, ale także, jeżeli on dotyczy małżonków, staje się jakimś rozłamem między małżonkami. Dobrze wiecie, jak funkcjonujecie, jeśli choćby u jednego z was pojawi się grzech ciężki. Jeżeli dochodzi między wami wtedy do współżycia, to już niestety o tej jedności nie można mówić. Tak więc to współżycie w grzechu ciężkim jest tylko pogłębianiem zła, które pojawiło się w człowieku, ale myślę, że też jakąś formą oszustwa, wzajemnego oszukiwania siebie, Boga, bo jak to mówić o miłości, kiedy jest rozłam, kiedy równocześnie w nas jest przeciwieństwo całkowite, totalne, osobowe przeciwieństwo miłości, to jest właśnie zły duch. A więc z pewnością takie współżycie nie przyniesie dobrych owoców. O tym trzeba pamiętać. Nie daj Boże też, żeby dochodziło do poczęcia dzieci w stanie grzechu ciężkiego. Myślę też, i to jest potwierdzone przez opinię wielu specjalistów od życia duchowego, egzorcystów, że to gdzieś tam się później przenosi to zło na życie dziecka. W jakiejś czy innej formie, ale na pewno da się to odczuć. Tak więc trzeba o tym pamiętać. Już wspomniałem, że sfera życia intymnego odbija się na tym, co dzieje się w życiu codziennym. I wyraża także prawdę o życiu duchowym. Ale także trzecia rzecz, mianowicie, że to, co dzieje się w naszym życiu intymnym, jest znakiem tego, co wydarzało się w naszym życiu w przeszłości. Szczególnie, jeżeli to dotyczy jakichś zranień. No, bardzo chętnie powiedziałbym na ten temat dużo, dużo więcej niż te parę zdań, które teraz mówię, ale też nie chcę tutaj poruszać wielu wątków, bo i tak wiele już zostało poruszonych. Ale zaufajcie, że jest to temat rzeka, że nasza seksualność kształtuje się od najmłodszych lat i na nią ma wpływ to, co działo się na przykład już między rodzicami. Jak byliśmy traktowani przez ojca, przez matkę, te pierwsze jakieś doświadczenia dotyczące naszego ciała, przestrzeni, naszego życia płciowego, seksualnego, to wszystko gdzieś w nas zostaje i później się wyrazi w jakiś czy inny sposób w tych relacjach małżeńskich.
Tak więc wielu małżonków nawet nie ma świadomości, że niektóre z ich problemów w sferze intymnej mogą mieć swoje źródło w przeszłości i zranieniach. I myślę, że taką sprawę też trzeba oddawać Panu Bogu. No ale jak mówię, tylko sygnalizuje pewien problem, każda sytuacja jest inna i wtedy trzeba gdzieś na ten temat porozmawiać, czy to z kapłanem, czy z jakąś osobą, która będzie się na ten temat znała i jakoś to przepracować. I teraz przechodząc już do kolejnej części, bo tak jak wspomniałem, muszę jednak patrzeć na zegarek. Mianowicie chciałbym poruszyć pytania czy problemy, które najczęściej pojawiały się, czy to w rozmowach duszpasterskich, czy to w konfesjonale. Pierwsze z takich pytań, dość często się pojawiające, ja nie wiem na ile mogę to mówić otwarcie, ale zakładam, że chcecie, tak? Aby o tych sprawach mówić otwarcie, tak jest, bo niedomówienia to jest właśnie taka sprawa, na której później wygrywa niestety zło. Mianowicie, nawet dzisiaj pojawiło się takie pytanie u jednego z małżonków, który ze mną miał okazję rozmawiać, mianowicie co ma zrobić, jeśli dopuszcza się z żoną tak zwanej gry wstępnej, ale też ona nie kończy się pełnym aktem małżeńskim. No, myślę, że tutaj każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie sytuację bawienia się z zapałkami w stogu siana, prawda? Że bardzo łatwo jest zabawić, rozpalić ten, wzniecić ogień, ale później bardzo trudno go ugasić. I tak jak wspominałem na początku, godziwe współżycie małżeńskie powinno kończyć się pełnym stosunkiem, właśnie takim, jak to przewidział Pan Bóg. Ono nie może być niedopełnione. I niestety właśnie taka gra wstępna, która nie kończy się pełnym aktem małżeńskim, no bardzo często kończy się w ten sposób niegodziwy, czyli po prostu dochodzi do tego szczytowania jednego czy obojga ze współmałżonków, ale poza tym aktem zjednoczenia i wtedy oboje mają świadomość, że jest to jakaś sprawa, która no nie powinna wyglądać tak, jak chce Pan Bóg. Czują się po prostu z tym źle. I właśnie było takie pytanie, czy tak powinno być, czy to jest dopuszczalne. No, tak jak wspomniałem na początku, że absolutnie starajcie się unikać czegoś takiego. Wtedy pojawiła się taka odpowiedź, no ale są przecież dni płodne, kiedy nie chcemy, żeby doszło do poczęcia się dziecka. Można to jeszcze rozszerzyć na inne sytuacje, takie jak sytuacja kobiety, która z po urodzeniu dziecka nie jest w stanie przewidzieć nawet swoich dni płodnych czy niepłodnych, to wszystko jest poza jej kontrolą przez jakiś czas. Może to dotyczyć także kobiet w okresie menopauzy, że też ta kwestia samoobserwacji jest wtedy utrudniona. I wtedy no, Kościół daje na to rozwiązanie, jakim jest wstrzemięźliwość, czyli unikanie tego zbliżenia. Jasne, że to jest coś trudnego. Ale jednak jest konieczne w tej sytuacji, jeśli chcemy zachować jedność z Bogiem i też wzajemnie sobie nie szkodzić. Bo gdzie tutaj jest ta szkoda, istota? Mianowicie, że małżonkowie ciągle czują się niespełnieni, że owszem, doszło między nimi do jakiegoś zbliżenia, nawet doszło do jakiegoś bardzo konkretnego zewnętrznego wyrazu związanego z życiem seksualnym. Ale jednocześnie mają świadomość, że jednak czegoś im brakuje, że ciągle między nimi jest jakieś takie napięcie i to niespełnienie później przeraża się choćby we wzajemną agresję, która przenosi się też na dzień, na kolejne sytuacje, które pojawiają się w ciągu dnia. To jest taka pierwsza rzecz. Kolejna, problem masturbacji w małżeństwie, czy też wzajemnej masturbacji. No to myślę, że odpowiedź na to pytanie zawierałaby się też w tym, co powiedziałem na początku, że godziwe współżycie małżeńskie to jest właśnie takie, które kończy się pełnym stosunkiem. Nie może być czegoś tutaj pośredniego. Jest jeszcze inny argument, o którym czasami wspominają mądrzy seksuologowie, że tutaj można doprowadzić do sytuacji przyzwyczajenia naszego umysłu do pewnych bardzo konkretnych reakcji seksualnych. Jeżeli osoba, która regularnie dokonuje samogwałtu, nie zauważy zawczasu, że to jej szkodzi, to okaże się, że w sytuacji małżeńskiej, czyli normalnego współżycia małżeńskiego, stanie się impotentem, nie będzie w stanie normalnie funkcjonować. I później no, jest jakieś wielkie rozczarowanie, dlaczego nie jest tak, jak było na początku, co się dzieje z moim ciałem, że reakcje tego ciała nie są takie, jakie być powinny. No a nie są takie, jakie być powinny, ponieważ
organizm, umysł się już tak zaprogramował, że do tego szczytowania, tak zwanego do wytrysku, dochodzi w sytuacji masturbacji. A więc z pewnością się to kończy dla małżeństwa bardzo źle. Jest też takie pytanie, które się pojawiało bardzo często pojawia się to pytanie, a co z tak zwaną miłością francuską? I często temu to dotyczy, często temu towarzyszy pytanie o seks analny. I odpowiedź na to pytanie mieści się w spojrzeniu na nasze ciało, które zostało stworzone przez Pana Boga w jakiś bardzo konkretny sposób. Że członki naszego ciała są też tak ukształtowane, że mają swoje funkcje, czemuś one służą. Nasze usta służą do przyjmowania pokarmu. Nasze drogi równe służą przekazywaniu życia i one mają swoje właściwe cele. I nie można teraz właśnie doprowadzać do tego wzajemnego łączenia się właśnie w sposób, który jest przeciwny temu, jak to przewidział dla nas Pan Jezus. Że zaczynamy traktować nasze ciało właśnie tak instrumentalnie, że zaczynamy z nim eksperymentować. To się zawsze kończy źle i o tym też świadczy choćby fakt, że tego rodzaju akty seksualne, właśnie czy to akty oralne, czy analne, prowadzą do chorób. A więc czy jest przez Pana Boga uznane za dobre i godziwe to, co jest związane z chorobą, z niebezpieczeństwem śmierci? To nie jest coś, co jest wydumane. O tym się teraz mówi, dużo mówi, ponieważ niestety bardzo wiele zgonów, czy właściwie zachorowań na raka jamy ustnej jest spowodowane wirusem brodawczaka ludzkiego, który przenosi się też właśnie poprzez tego rodzaju akty seksualne. Więc no, trzeba tutaj wielkiej roztropności małżonków, mądrości, aby nie wchodzić w to, co promowane jest przez różnego rodzaju filmy, szczególnie właśnie gdzieś tam pornograficzne. To się może skończyć źle. Ktoś pytał, a co z pocałunkami na drogach rodnych, narządy płciowe, czy jest to dopuszczalne? No owszem, jest to dopuszczalne. Mam tutaj na myśli właśnie typowe właśnie pieszczoty związane z pocałunkami, ale nie o takich aktach oralnych czy analnych, tylko właśnie o te pocałunki. One są dopuszczone pod warunkiem, że nie dojdzie do sytuacji, że no niestety nie będzie możliwe później pełne współżycie małżeńskie, bo już doszło do wytrysku na przykład u mężczyzn. Tak więc pamiętać o tym, że sama nauka, doświadczenie lekarzy pokazuje, że jest to sprawa związana z różnego rodzaju niebezpieczeństwami fizycznymi. Seks analny jeszcze właśnie do powiedzenia, mianowicie tego rodzaju współżycie jest bardzo charakterystyczne dla związków homoseksualnych. Mam taką znajomą, ona jest lekarzem tu w jednym z poznańskich szpitali i ona mówi, że w tych właśnie związkach, parach homoseksualnych przez tego rodzaju współżycie tam jest straszliwy problem chorób. Czy to właśnie narządów płciowych, czy chorób odbytnicy. Chorób, które się później wlokną przez długie lata, które kończą się ciężkimi wręcz jakimiś tam kalectwami z tym związanymi. No, na pewno tego Pan Bóg nie chce, żeby do czegoś takiego doszło. Kolejna taka sprawa, mianowicie pod wpływem niektórych książek, filmów, niestety coraz bardziej modne, stają się jakieś akty sadomasochistyczne między małżonkami, czyli takie przekonanie, że można dopuścić zadawanie sobie bólu, cierpienia i że, czy wzajemnej przemocy i że z tego można czerpać jakąś satysfakcję erotyczno-seksualną. Pamiętajmy, że to się później skończy bardzo źle i powiedziała mi o tym też jedna moja znajoma, która została przez męża namówiona do tego rodzaju działań seksualnych i ona mówi, że po jednym czy po drugim razie zauważyła, że ta przemoc zaczęła się przenosić na ich życie codzienne, na takie relacje zwykłe, dnia codziennego. I ona powiedziała, stop, ty taki nie byłeś. Skąd ta przemoc u ciebie? Tak? No, z łóżka przeniosła się jednak życie codzienne. Brak szacunku, nietykalności do ciała ludzkiego, ale też pojawiło się znęcanie psychiczne. Od tej tak zwanej zabawy w to znęcanie się nad ciałem małżonka doszło później do realnego znęcania się nad jego nie tylko ciałem, ale i psychiką. Tak więc bardzo szybko się to przeniosło na życie codzienne. A jeszcze w innym przypadku, no wprost niestety, musieli przerwać i to na długi czas współżycie, bo
kobieta mówiła, no nie ma delikatności między nami, to już zostało, ten ból pozostał, nie ma delikatności i to już nie było to, co było na początku. Kolejna sprawa, bardzo niebezpieczna, to jest zgoda na oglądanie różnego rodzaju filmów erotycznych czy pornograficznych. W niektórych parach odbywa się to razem, no przeważnie jednak gdzieś tam jedna strona się w to angażuje. I to dotyczy szczególnie mężczyzn. No myślę, że tutaj sprawa jest jasna, że nie służy to dobru małżeństwa. Że prawo do oglądania czyjejś nagości mają tylko i wyłącznie małżonkowie. Do oglądania nagości współmałżonka, nigdy osób trzecich. A to jest właśnie istota grzechu związanego z tego rodzaju materiałami. Oglądamy czyjąś nagość czy innych ludzi w aktach seksualnych. Nie mamy po prostu do tego prawa. Po drugie, problem, jaki jest z tym związany, to porównywanie siebie, swojego ciała, swojej tak zwanej sprawności seksualnej z tym, co widzieliśmy na filmach. I wtedy bardzo szybko ci małżonkowie mówią, że no, my niestety nie odznaczamy się takimi wspaniałymi ciałami, taką sprawnością, jak to jest na tych filmach pokazane, i zaczynają się problemy, konflikty. Dla niektórych to jest też powód do strat, bo się naoglądał na jakieś tam filmy kobiety, a jego żona przecież już nie jest młoda, starzeje się, jej ciało nie jest takie atrakcyjne, ma jakieś braki, defekty, więc szuka czegoś innego, szuka jakiegoś ideału, który widział w takich filmach erotycznych czy pornograficznych. To się musi skończyć źle. No nie mówię też, że często tego rodzaju grzech jest związany z grzechem masturbacji i później okazuje się, że w normalnej sytuacji współżycia małżeńskiego ponownie takie osoby nie mogą normalnie funkcjonować. Po prostu ich ciało reaguje tak jak u impotentów. Problem kobiet jest innego rodzaju, to jest pobudzanie swojej wyobraźni, czasami przez lekturę, a czasami na gruncie tylko i wyłącznie swojej wyobraźni, fantazjowanie. Także w sytuacjach seksu ze współmałżonkiem, wyobrażanie sobie, że to nie jest współmałżonek, tylko ktoś inny, jakiś tam wymarzony, idealny, kochany. I kobieta może się w tym zatracić i stracić tą jedność z małżonkiem, bo ona go zdradza już niestety z kimś innym w swojej własnej wyobraźni. Problemem może być też to, że czasami kobiety traktują seks instrumentalnie, to znaczy dla zdobycia jakiejś konkretnej korzyści. Dobrze wiedzą, że dla mężczyzn jest to jakiś wabik, więc coś chcą od mężczyzny uzyskać, dlatego nagle stają się bardzo chętne na to współżycie małżeńskie, ale później pojawia się jakaś bardzo konkretna prośba, żądanie, mężczyzna na to się zgadza. To jest grzech przeciwko czystości małżeńskiej. W przypadku mężczyzny to problem będzie polegał na tym, że on w ogóle będzie to współżycie traktował instrumentalnie i będzie uważał, że kobieta zawsze musi być gotowa na to, żeby spełniać jego zachcianki, jego pragnienia. I o ile dla mężczyzny nie jest problemem to, żeby szybko dojść do takiego stanu współżycia, dla kobiety może to być problem. Ona jednak potrzebuje bardzo konkretnych warunków, czasu przygotowania i mężczyźni często tego nie rozumieją, nie szanują, dochodzi do konfliktów, do wymuszania współżycia i wtedy bardzo łatwo o bardzo poważne problemy małżeńskie. No jest też niestety dzisiaj problem, który staje się coraz częstszym problemem także u mężczyzn, po prostu unikanie współżycia. By się wydawało wręcz dziwne, że są mężczyźni, którzy unikają współżycia, bo to się kojarzy, że to bardziej kobiety. A no nie, okazuje się, że jednak i to ten problem dotyka mężczyzn. Tu nie chcę dawać jakichś konkretnych rozwiązań, bo po pierwsze najpierw trzeba dojść do tego, dlaczego ta druga strona unika tego współżycia. Tu potrzeba jakiejś szczerej rozmowy. Może nawet w obecności osoby trzeciej, jakiegoś tam terapeuty, czy może kapłana i próbować dojść do tej przyczyny. Ale jeżeli jest to unikanie współżycia bez poważnej przyczyny, a może nawet nie daj Boże, żeby ukarać współmałżonka, bo nie jest tak, jakby my byśmy chcieli, jest to jednak grzech. Nie można bez powodu dopuszczać do takiej sytuacji, że no nie ma między małżonkami współżycia. I mężczyźni, i kobiety w tej materii mają do siebie prawo. Jest to jedyna, nie tylko myślę, powinność małżeńska, ale jeden z przywilejów małżeńskich i nie można się wzajemnie tego pozbawiać. Kolejna sprawa to jest przymuszanie do współżycia. Nieraz to przeradza się w formę jakiegoś gwałtu. Ale ja bym do tego podszedł inaczej. I tak
jak o tym się nie mówi, ale częściej niestety jest, że wiele kobiet godzi się na współżycie i na różne rzeczy w ramach tego współżycia, których absolutnie nie chcą i nie dopuszczają, ale godzą się, bo się po prostu boją, że stracą współmałżonkę, że on od nich odejdzie. One wiedzą, że coś jest złe, że tego nie można robić, ale godzą się, bo boją, że on odejdzie. I równocześnie współmałżonek ma świadomość, że jest w stanie wiele uzyskać pod groźbą, że odejdę, że zostawię cię dla innej i wtedy wymusza to współżycie. Myślę, że sprawa jest jasna. Do takiej sytuacji dochodzić nie powinno, nie może absolutnie. Pojawia się też często problem stosowania różnego rodzaju seks-gadżetów. To jest coś, co pojawia się w małżeństwach, jeśli te małżeństwa zostaną zatrute czy przez pornografię, czy przez niektóre filmy erotyczne. No myślę, że tu odpowiedź już została udzielona wcześniej. To niczemu nie sprzyja. To fałszywie koduje nasz organizm. To powoduje taką sytuację, jak to mówił właśnie jeden lekarz, że otrzymuje ciało jakiś bodziec, silny bodziec i przyzwyczaja się później do tego bodźca i też nie jest w stanie ten organizm mieć tej przyjemności ze współżycia, jaką miał zanim doszło do skorzystania z tego bodźca, czy tam seks gadżetu. I dlatego też trzeba czegoś takiego unikać. To jest, jakby szukając analogii, sytuacja człowieka, który sięgnął po narkotyk, jakieś miękki, typu marihuana. Na początku ma jakieś bardzo fajne odczucia w związku z tym, ale później one nie działają, więc szuka mocniejszego. Jest fajnie, ale to też nie działa, więc szuka mocniejszego. I w końcu to prowadzi do bardzo poważnych problemów zdrowotnych, nieraz do śmierci, do uzależnienia. Bardzo podobna sytuacja może być w tym przypadku. I w końcu kwestia antykoncepcji. Myślę, że to byłby właściwie temat na odrębną konferencję, ale już pewne sprawy zostały tu powiedziane wcześniej, że współżycie małżeńskie ma być otwarte na życie, że nie można dopuszczać do sytuacji, w której my rezygnujemy z tej możliwości, jaką jest poczęcie się dziecka. Nie bez powodu Jan Paweł II mówił, że korzeń grzechu aborcji i antykoncepcji jest taki sam, czyli zamknięcie się na życie. Korzeń grzechu aborcji, antykoncepcji jest ten sam, czyli zamknięcie się na życie. Mówiąc jeszcze inaczej, jest to uznanie, że ten największy dar, jaki dostali małżonkowie, przywilej, jakim jest ich płodność i możliwość poczęcia dziecka, jest dla nich zagrożeniem. A to nie jest zagrożenie, bo to jest coś pięknego. Jeżeli małżonkowie nie chcą mieć dzieci, to muszą wyćwiczyć w sobie postawę wstrzemięźliwości, unikania współżycia i postarać się o opracowanie właściwej metody obserwacji, samoobserwacji swoich dni płodnych, niepłodnych, żeby nie było niebezpieczeństwa, że dojdzie do niechcianej ciąży. Takie coś oczywiście jak najbardziej dopuszczalne. Stosowanie metod naturalnych, mądrych, współczesnych metod naturalnych, ale na pewno to wymaga dyscypliny, a jak nie jeden ze współmałżonków mi mówił, że no niestety, ale nam się po prostu tego nie chce, albo że próbowaliśmy 3-4 dni później, coś tam żona zaniedbała, coś tam ja nie wpisałem i już się nam to wszystko posypało. No cóż, no, trzeba tutaj tej dyscypliny, chociaż na pewno to kosztuje i trzeba się do tego przygotować. Jakie są skargi, już tak na koniec, małżonków, bo jeszcze obiecałem na początku, że chciałbym o tym powiedzieć. No różne, tak pokrótce, mianowicie, że często szczególnie mężczyźni nie dbają o to, żeby do współżycia doszło w sprzyjających okolicznościach. Czyli powiem za panem Jackiem Pulikowskim, należy pamiętać, że gra wstępna, że współżycie zaczyna się od samego rana, od tego jak traktujesz swoją żonę, jak się do niej odzywasz. Czy okazujesz jej w ciągu dnia czułość? Czyli, że nie może być tak, że w ciągu dnia jest między wami cisza, albo wojna, albo agresja, a później nagle wieczorem są oczekiwania, że żona rzuci ci się na ramiona i że będzie fajnie, że będzie czułą kochanką. No, po prostu tak nie jest. A więc to jest częsta skarga małżonków, że są wielkie oczekiwania, kiedy jest sytuacja intymna, ale to, co poprzedza właśnie to spotkanie małżonków, To jest szereg ranienia się, zadawania sobie cierpienia. Druga skarga to jest to, że się często nie liczymy ze słabościami ciała, ze zmęczeniem, z przepracowaniem. No właśnie, to jest taka skarga z kolei panów.
którzy, jak wiedzą, musi być czas na odpoczynek u mężczyzny. On nie regeneruje sił jak kobieta. On po prostu musi mieć taki czas jak komórka, że trzeba ją podpiąć do prądu i ona musi chwilę poleżeć i się doładować. Mężczyzna musi po prostu odpocząć. Bo jeżeli on będzie ciągle ganiał od pracy, dorabiał, bo trzeba spłacić kolejny kredyt, w międzyczasie jeszcze jakieś sprawy naprawiał wokół domu i załatwiał żonie różne tam sprawunki, zakupy, to żona też niech nie oczekuje od niego, że on będzie super sprawnym kochankiem. To jest niemożliwe. On musi też mieć ten czas na wypoczynek. Podobnie też często mężczyźni też nie liczą się ze słabościami kobiety, szczególnie jeżeli to dotyczy tych momentów, tych dni, kiedy rzeczywiście jej organizm jest osłabiony i ostatnią rzeczą, która by sprawiała jej przyjemność, to będzie właśnie współżycie. Często ono kończy się dla niej bardzo konkretnym bólem fizycznym. Mężczyzna tego nie rozumie, nie liczy się z tym i jest obrażony na nią. No, częsta skarga to są takie, które dotyczą spraw higieny osobistej. Myślę, o tym wiele nie trzeba mówić, ale no takie sprawy trzeba się wzajemnie wychować do tego, żeby ta higiena była zachowana. Jeżeli tego nie będzie, to nie dziwmy się, że później problem różnego rodzaju chorób, które mogą się pojawić właśnie w tej sferze narządów rozrodczych. I jeszcze taka czasami się pojawia skarga, szczególnie wśród tych młodszych małżeństw, a mianowicie teściowie, którzy się potrafią wtrącać także i w te sprawy łóżkowe. Teściowe, które mogą przyłożyć swoim synowym jakąś uwagą na temat ich możliwości seksualnych. Niestety, nawet się to może wydawać nierealne, ale tak jest, że tutaj jak chce teściowa naprawdę dowalić swojej synowej, to jej właśnie zrobi jakiś przytyk dotyczący jej jakiegoś braku sprawności związanej właśnie, czy braku atrakcyjności seksualnej. Często tak właśnie jest. To wtrącanie się, komentowanie, no niczemu nie będzie służyć. To jest taka rzecz, do której teściowie nie mają wstępu. No chyba, że synowa czy syn się na to zgodzą, czy zięć. Sami będą chcieli w to wtajemniczyć, nie wiem po co, ale może jakiś jest problem, który chcą sobie z nimi umówić, proszę bardzo. Ale nie może być tak, że tam się ktoś w te sprawy miesza. Wiele małżeństw z tego powodu się rozsypało. Wiele małżeństw się rozsypało. I na koniec, jak powiedziałem, to jest sprawa bardzo delikatna, o której opowiadam, która została przeze mnie tylko zasygnalizowana w niektórych aspektach, że można by to rozszerzyć. Ale też chodzi o to, żebyście sami odkryli wartość rozmawiania na te tematy między sobą. To powinno być obowiązkiem małżeńskim. Właśnie to, co jest normą na przykład w kościele domowym, żeby prowadzić dialog małżeński, to powinno być normą w każdym małżeństwie. Spotkać się przynajmniej raz na miesiąc i powiedzieć o różnego rodzaju i radościach, ale też o tym, co trudne, z czym sobie nie radzicie, co was boli, co was dotyka. Lepiej zawczasu to omówić w sprzyjających okolicznościach, niż potem, żeby doszło do jakiejś wielkiej burzy, którą będzie bardzo trudno wyciszyć. A więc warto na te tematy rozmawiać i od początku małżeństwa być tej praktyki nauczą. Jest wiele różnych rekolekcji związanych z tym tematem. Warto na takie rekolekcje pojechać. Polecam właśnie rekolekcję Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Tam jest wielu specjalistów, małżonków, którzy już z praktyki, nie z teorii, już z praktyki są w stanie podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami, trudnościami i korzystajcie z ich otwartości, odwagi, dostępności. Myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynie na wasze małżeństwo. Co do książek, polecam pana Jacka Pulikowskiego, panią Wandę Pułtawską. Oczywiście Jan Paweł II, ale to już są właśnie takie teologiczne spojrzenia na te sprawy. Ale właśnie pan Pulikowski, pani Wanda Pułtawska, pan Mieczysław Guzewicz, to są takie nazwiska, które warto czytać. Ale też, niestety, nawet w księgarniach katolickich jest wiele książek dotyczących współżycia małżeńskiego, ale uważam je za szkodliwe. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Że tam 90% treści będzie dobrych, ale pojawi się 10% czegoś, pod czym się podpisać nie można absolutnie. Także na to też trzeba uważać.